dnia 14 lutego 1942 roku, Kalina, w ślad za moim rozkazem, i 2926 znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą panu generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko pana generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej. Naczelny wódz Sikorski, generał broni. Naprzód do boju, żołnierze, Polski podziemnej za broń. Boska potęga nas strzeże, woła do boju was dzwon. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Wybija za zbrodnię, mękę i krew.